Witam Państwa. Razem z telewizją Słowianin, w Świnoujściu, postanowiliśmy prezentować Państwu w moich wystąpieniach różnego rodzaju problemy prawne. Chciałbym tu na wstępie, oprócz tego, co Pani Redaktor zapowiedziała przed moim wystąpieniem, chciałbym powiedzieć, że będę mówił przede wszystkim o polskim prawie, o prawie polskim obowiązującym na dzień dzisiejszy. W tych swoich wystąpieniach będę starał się wspierać teoretyczne poglądy różnego rodzaju przykładami z życia. Jak tu do pana redaktora powiedziałem, gdy się ma dodatek opiekuńczy, to człowiek już trochę przeżył i nie tylko zdążyłem poznać teorię prawa obowiązującego, ale także właśnie praktykę tegoż prawa. Proszę Państwa, będę przedstawiał różnorodne tematy i te tematy będą wynikały z tego, co mnie się będzie wydawać, że jest interesujące, ale także zachęcam Państwa do tego, abyście dzwonili do telewizji Słowianin i podawali tematy, które Was mogą interesować. Ja będę, oczywiście nie będę odpowiadał na konkretne pytania, jako że te odpowiedzi są, mają charakter publiczny. Wszyscy je mogą, mogliby słyszeć, gdyby tylko chcieli. Będę Starał się jednak Państwa problemy również tu przed kamerą rozwiązywać. Chciałbym również powiedzieć, że w moich wystąpieniach nie będzie tu żadnych ocen. Powiedzmy politycznych. Nie będę reprezentował tu żadnej ze stron różnorodnych sporów, jakie się na dzień dzisiejszy dzieją w Polsce. Właśnie także na tle stosowania prawa, na tle wykładni, szczególnie prawa, zrozumienia poszczególnych norm prawnych. I tak dla przykładu, chciałbym Państwu to tyle takiej zapowiedzi, tyle wstępu. Oczywiście to nagranie jest nagraniem takim, które możemy nazwać nagraniem na żywo. Nie będzie tu żadnych korekt. Ja będę razem z Państwem, to każdy z moich nagrań, moich wystąpień oglądał w telewizji. Także proszę wybaczyć, jeżeli mi się zdarzą jakieś tam odruchy. Bezwarunkowe, co ma miejsce czasami. Każdy z takich wystąpień będzie trwać około 15 do 20 minut, ale bywa to różnie, bo w zależności od mojej kondycji i sprawności umysłowej, często tego typu wystąpienia się przedłużają, ale będziemy z tym sobie w jakiś sposób dawać radę. Proszę Państwa, chciałbym podać kilka przykładów, o których będę mówił, bo dziś chcę Państwu przedstawić takie ogólne założenia do zrozumienia prawa, żebyśmy wiedzieli, co ja mówię w przyszłości, omawiając konkretne instytucje prawne czy istotne problemy związane z prawem, ze stosowaniem prawa. No, taka instytucja, na przykład, o której będę mówił na następnym, na, na następnym naszym spotkaniu, to jest Proszę Państwa, klauzule generalne albo takie określenie sprawa rzymskiego mater semper certa est matka jest zawsze pewna czy rzeczywiście ta matka jest zawsze pewna dzisiaj y no, nie zawsze, proszę Państwa. Ojciec prawda, ma zwykle wątpliwości co do swojego ojcostwa, a jak to bywa z macierzyństwem? Te problemy, ponieważ kodeks cywilny, kodeks rodzinny i nieletnich albo opiekuńczy się zmienia, zatem przypuszczam, że i Państwu te zmiany nie są znane, stąd też będę starał się je przybliżyć. Skarga pauliańska to inny temat. To skarga, która. Idzie za dłużnikiem, który wyzbywa się swojego majątku, nie idzie za nim. Bo majątku się wyzbył. Skarga sprzedał ten majątek, darował, użyczył komuś, porzucił. Więc ta skarga idzie za tym majątkiem, czyli możemy dochodzić swoich praw. To następny temat. O zbiorowej odpowiedzialności pracowników w zakładzie pracy, o stalkingu, o nękaniu. To nękanie ma miejsce dzisiaj dosyć często. Mamy nowoczesne środki przekazu, mamy telefony komórkowe, mamy internet. Możemy nękać inną osobę, na przykład tym hołd. Jaki młody mężczyzna oddaje wybranej przez siebie partnerce, która nie chce z nim rozmawiać. Proszę Państwa, major, siła wyższa albo stan wyższej konieczności, czyli to takie zachowania, które uwalniają sprawcę od popełnienia przestępstwa, od zarzutu popełnienia przestępstwa albo od kary. Proszę Państwa, od odpowiedzialności członków, spółki z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ogóle o działalności gospodarczej to jest obszerny temat. Będę także o tym, o tym mówił. O, będę mówił o małżeństwie, będę mówił o związkach partnerskich, o majątku w takich związkach partnerskich, o podziale takiego majątku po rozstaniu się partnerów. Będę mówił o tym, jak sformalizować taki związek, żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło, bo dzisiaj z każdym dniem coraz więcej młodych ludzi zawiera związki partnerskie i w tych związkach pozostaje. Proszę Państwa, będę mówił o prawach naturalnych człowieka. Będę mówił o przysposobieniu, o testamentach, o spadkach itd. Tak tak Czyli Państwo i ja będziemy tutaj twórcami tego programu w telewizji Słowianin. W dniu dzisiejszym chciałbym przybliżyć Państwu pokrótce, zaznaczam, chciałbym przybliżyć problemy związane z pewnymi pojęciami prawnymi. A mianowicie, Proszę Państwa, co to takiego jest prawo? Mówimy bardzo często, posługujemy się tym określeniem, on ma prawo do czegoś tam, prawda? że prawo angielskie to jest prawo y, 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 zwyczajowe, że y, prawo angielskie w Polsce nie obowiązuje. A co z sytuacją, gdy Polak przybywa na terenie tej Wielkiej Brytanii? Tak? Tam pracuje, tam żyje, tam ma mieszkanie, tam zaciąga kredyty. Jak wygląda jego sytuacja? Mamy coraz więcej takich sytuacji tego typu spraw. Proszę Państwa, mówimy także o prawie natury, że według prawa natury człowiek jest wolny. Więc tematem będzie także, jak już mówiłem, prawo naturalne, jus naturalis. Mówimy, że sędzia ma prawo wydać wyrok. To jest inne pojęcie tego prawa. Sędzia ma nie tylko prawo, ale ma również obowiązek w oparciu o przedstawione mu dowody rozstrzygnąć skierowaną właśnie do sądu sprawę. Mówimy o prawie Archimedesa, że jest to jedno z spraw, praw spraw przyrody. I jest, proszę Państwa, jeszcze wiele innych tego typu powiedzeń, w których używamy tego pojęcia prawa. Zatem spróbujmy stworzyć jakąś definicję. Ale tak jeszcze zanim do definicji prawa pozytywnego, bo to, o czym ja będę mówił, to jest prawo pozytywne, just positivum, w odróżnieniu od prawa naturalnego, just naturalis, który naturalizm, który będzie tematem jednego z moich wystąpień. Co to jest zatem to prawo pozytywne, to prawo obowiązujące każdego z nas? To definicji takiej kodeksowej nie ma. Zatem możemy na użytek nasz i na użytek innych słuchaczy, tu telewidzów, możemy powiedzieć, że jest to ogół norm postępowania, że są to normy ustanowione bądź uznane za obowiązujące przez władzę państwową, przez władzę stosującą prawo. Przede wszystkim te normy są przez Sejm ustanawiane są przepisy wykonawcze do tych ustaw, ale także przez organy samorządowe, przez organy skarbowe i wiele innych. Są to normy, które wyrażają określone interesy. O jakie tu interesy chodzi? Jak państwo widzicie nawet w tej definicji, którą próbujemy stworzyć, występuje wieloznaczność tych określeń. To są normy zagwarantowane określonym przymusem państwowym. Proszę państwa spróbuję ustosunkować się do poszczególnych tych części tej Definicji prawa. Otóż ogół norm postępowania. Prawo w Polsce możemy podzielić. Y Oczywiście ten podział ma takie tendencje rozwojowe i dlaczego to powiem? Możemy podzielić na prawo wewnętrzne i na prawo, na prawo międzynarodowe możemy w ramach prawa wewnętrznego czy też międzynarodowego wyróżnić gałęzie prawa, działy prawa, pewne instytucje prawne odnoszące się do poszczególnych zdarzeń faktycznych. To prawo wewnętrzne, tak jak mówiłem, ma tą tendencję rozwojową i Różnie bywa nazywane te części, te działy, te gałęzie prawa w różnych uczelniach i także w praktyce. Wszystko zależy też od tego, od inicjatywy i możliwości i, i elokwencji, i mądrości wykładowców prawa w poszczególnych wyższych uczelniach, bo oni próbują się, jak gdyby, wyodrębnić. Sprawa cywilnego, na przykład, wyodrębniono już dawno prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, i często są. To odrębne gałęzie czy działy prawa. Nie ma zapisu ustawowego, że to tak ma być, a nie inaczej. Proszę Państwa, najważniejszą tą gałęzią prawa w prawie wewnętrznym są normy prawa konstytucyjnego, czyli prawo konstytucyjne. Wszystkie inne przepisy muszą być zgodne z prawem konstytucyjnym. To nie pozwala organom. Wykonawczym ze zlecenia ustawowego czy ze zlecenia swoich szefów tworzyć uchwał, na przykład na terenie naszej gminy, które byłyby sprzeczne z konstytucją i z wieloma jeszcze innymi zasadami. Proszę Państwa, problem od 1994 roku w ramach Stowarzyszenia Polski z Unią Europejską powstał. Problem prawa Unii Europejskiej, który jest tworzony także przez naszych przedstawicieli. Na jakiej zasadzie to się odbywa? Czy Unia Europejska ma prawo ingerować i zmieniać normy prawa naszego wewnętrznego, nieunijnego? No takich możliwości nie ma. Ale Polska ma też obowiązek dostosować normy prawa naszego wewnętrznego, polskiego do norm prawa Unii Europejskiej, jeżeli zostały w odpowiedni sposób uchwalone, ogłoszone i przyjęte do systemu Prawnego polskiego. Dzieje się to w różny sposób, albo w drodze zmian poszczególnych przypisów prawa polskiego, albo w drodze włączenia całości określonej jakiegoś porozumienia, uchwał Unii Europejskiej. Proszę Państwa, prawo międzynarodowe jako ta część również, bo prawo Unii Europejskiej jest tym elementem, który wszedł, jak mówię, z chwilą stowarzyszenia się Polski do, do Unii Europejskiej, ale mamy do czynienia również z prawem międzynarodowym od dawna. Prawo wojny, jus in bellum. Takie prawo według konwencji y, Organizacji Narodów Zjednoczonych nie istnieje. Nikt nie ma prawa wszczynania wojny, niezależnie od okoliczności, ani dla obrony swoich obywateli, ani swoich interesów. A państwo powiecie, a co się dzieje w świecie dzisiaj? A no właśnie, co się dzieje? I to prawo międzynarodowe możemy podzielić, proszę Państwa, na dwie takie grupy. Prawo międzynarodowe prywatne, które odnosi się do obywateli na przykład polskich przebywających za granicą, prowadzących działalność, żyjących, rodzących dzieci, chodzących do szkoły itd. itd. I to jest to międzynarodowe prywatne i międzynarodowe publiczne, które odnosi się do stosunków między państwami. Proszę Państwa, używałem tu w tym dotychczasowym moim wystąpieniu określenia norma prawna. Zatem mamy przepis prawa, artykuł taki i taki i w tym przepisie prawa zawarte są określone normy prawne. Proszę Państwa, co to jest zatem ta norma prawna? To możemy powiedzieć, jest to wypowiedź, która nakazuje każdemu albo niektórym, to jest wypowiedź zawarta w przepisie prawa, nakazuje zachować się bądź zabrania zachowywać się w taki bądź inny sposób. Proszę Państwa i weźmy sobie prosty przykład. Artykuł 149 kodeksu karnego brzmi mniej więcej tak. Matka, która zabija dziecko pod wpływem porodu, przecinek silnego przeżycia z tym związanego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Proszę Państwa, ten artykuł 149 to jest przepis prawa zawarty w kodeksie karnym. Natomiast w tymże przypisie są zawarte, proszę Państwa, normy prawne. Jakie to są normy prawne? No pierwsza norma, która wynika z tego przepisu, mówi o tym, że nie wolno zabijać dzieci. Pod wpływem porodu, w okresie porodu i pod jego wpływem, pod wpływem silnego wzburzenia związanego z tym porodem. To silne wzburzenie matki w czasie porodu może mieć różne podłoża, różne przyczyny. A może to dziecko jest, pochodzi z gwałtu, a może z innych powodów, a może już matka się martwi tym, co ja będę z tym dzieckiem robiła. Jestem samotna, pracuję, nie mam pieniędzy. To wzburzenie może być wywołane różnymi innymi medycznymi przesłankami, na których ja się nie znam, aczkolwiek będę mówił też, jak przyjdzie pora o błędach w sztuce lekarskiej. Proszę Państwa, czyli mamy zakaz zabijania, ale mamy tutaj jeszcze inną normę. Państwo zadacie pytanie jaką? A no, mianowicie taką normę, która mówi o tym, że ty sędzio, ty prokuratorze, ty policjancie, masz obowiązek ścigać taką matkę, która zabiła swoje dziecko w okresie i pod wpływem silnego wzburzenia y, związanego z porodem. Proszę Państwa, weźmy, są jeszcze tu inne normy zawarte, takie pomniejsze, bo się to będzie może wiązać, nie wiem, z wykonaniem kary, może się będzie wiązać jeszcze z innymi, prawda, związanymi z tym przestępstwem y, okolicznościami. Artykuł inny, pier, 148 kodeksu karnego, y, y, mówi o tak, że kto zabija człowieka, i nic więcej, ale podlega karze nie mniejszej od lat 8-25 lat więzienia albo karze dożywotniego więzienia. I tutaj mamy podobne normy. Równocześnie, o czym nie mówiłem przy tym poprzednim artykule, no, jest tu pewna sankcja, sankcja kary za popełnienie takiego czynu zabronionego. Czyli tu też jest norma zabraniająca, nakazująca ściganie i norma sankcyjna, można tak to nazwać. Proszę Państwa, ale mamy i inne normy, bo tu mieliśmy zakazy określonego postępowania. Ale mamy artykuł 162, 14, 162 Kodeksu karnego mówi, kto zaniechał udzielenia pomocy człowiekowi, mogąc jej udzielić. Proszę Państwa, i także są tutaj przewidziane kary. I także zawarta jest tutaj norma ścigania takiego człowieka, który idąc brzegiem kanału Śpiny w porcie, widzi, że tonie dziecko, wpadło do tej wody, a to jest doskonały pływek, ale myśli sobie tak, a jak się przeziębie, gdy wskoczy do tej wody? I nie wskakuje, dziecko się topi. Jest to norma, jest jego zachowanie, wyczerpuje przesłanki działania, zachowania, zaniechania. Tutaj mamy normę która mówi o tym, że masz udzielić tej pomocy, a on nie udzielił pomocy, czyli nic nie czynił, a powinien czynić inaczej niż przy tych normach, o których na wstępie mówiłem, kto zabija człowieka. Czyli mamy tutaj normę nakazującą, i także normę określającą te przesłanki, i także normę karną, czyli sankcyjną. Proszę Państwa, czyli możemy powiedzieć, jak gdyby podsumowując to pojęcie normy prawnej że to wypowiedź wskazująca komuś jak powinien postąpić lub nie postąpić czy to w pewnej określonej sytuacji czy to zawsze i wszędzie zawsze i wszędzie obowiązuje zakaz zabijania ludzi ale nie zawsze i nie wszędzie mamy nakaz udzielania pomocy osobie tonącej, bo musi zajść w rzeczywistości ta okoliczność, ta sytuacja, w której tej pomocy należy udzielać, czyli topiąca się osoba. Proszę Państwa, Państwo możecie zadać pytanie, czy oprócz tych norm prawnych, o których mówiłem, występują w naszym życiu, w stosunkach między ludźmi, między osobami, a przypominam, że osoby to osoby fizyczne i osoby prawne, czyli podmioty jak gdyby szerzej pojmowane, tak mówi o tym kodeks cywilny, o czym się niestety w wielu przypadkach zapomina albo myli się te pojęcia. Proszę Państwa, czy oprócz norm prawnych w tym naszym życiu, w naszych stosunkach występują jeszcze inne normy? No niewątpliwie Państwo odpowiecie, że tak występują. Proszę Państwa, ponieważ nie chciałbym Państwa tymi teoretycznymi yy, yy, moimi wystąpieniami yy, jak gdyby zajmować czas, bo ja wiem, że to może niełatwo jest, nawet czasami słuchać, ale staram się mówić tak, jak do nie prawników, bo prawnicy to przypuszczam, wszystko powinni wiedzieć. Nie? Zatem proszę pozwolić, że w dniu dzisiejszym moje to pierwsze wystąpienie, dla mnie to też był trochę stres. Panowie redaktorzy siedzą tu przede mną, tak ja im patrzę w oczy i szukam akceptacji w tym, o czym mówię. Zatem pozwólcie Państwo, że dzisiaj zakończę i kontynuował będę jeszcze ten teoretyczny wykład podczas naszego następnego spotkania. Dzisiaj dziękuję. Thank you.